że 500 APM-ów powariowali, głupi ludzie. Dobra, to... Rozgrzewa ich, tak? Tak, rozgrzewa. Dobra, to ja się jeszcze przywitam, bo nagrywam to na YouTube'a z tej strony. Emil, razem ze mną podczas tego finału jest... Maciej Makuła, więc... Tak, witamy. I padło pytanie, czy ciśniesz do Bukaresztu. Kto wie, co jest w Bukareszcie? W Bukareszcie będzie już TFL ma bilet. Dreamhack Bukareszt. Więc TFL będzie chciał się dostać. Pytanie, czy Dana tam jedzie? Też! Więc mamy dwóch graczy, którzy będą chcieli grać na Dreamhacku w Bukareszcie. Może uda mi się to streamować. Po prawej stronie jest Dana, po lewej stronie jest TFL. Zerk kontra Zerk. I pytanie, czy jesteś uczestnikiem tejże imprezy? Ile mają tych APM-ów? Cały czas 300. No, niech się nudzą. Zergi, coś nadzwyczajnego. Nie ma cheese'ów, smuteczek potworny. Nie, raczej nie. Tutaj, jak już mówiłem, TFL 14 puli jak zawsze. Wiesz co, w BO3 mało cheese'ów próbują robić. Best of 5 to zawsze jeden cheese musi się pojawić. Szczególnie jak grają Koreańczycy. Jak gra jakiś Koreańczyk i jest teran, to możesz być w 90% pewny, że zrobi jakiegoś Turaxa. Koreańczycy, Boże. Koreańczycy to w ogóle to... To jest ładna fontanna w środku, teraz faktycznie zauważyłem. Tak, jest fajne. To jest fajnie, że na środku mapy nie ma tego. Nie ma Zelnagi. No i to chyba nigdy nie było, nie? Czy tam nie, nigdy nie było. Nigdy nie było, no. I to fajnie. Tej gracze już są zmęczeni, cieszą się, że w końcu finał. No od 18 trwa impreza, to już 5 godzin. Ktoś mnie rozumie, Boże, faktycznie 5 godzin. No. Ach. Ale nie, no to nie jest jeszcze tak źle. Kiedyś taki... Nie jest. Późno. Kiedyś streamowałem z Otaka, to jest taki cotygodniowy turniej o 100 euro, w każdą niedzielę o 14. No kurde, skończył się o 21. To już było przegięcie. No już po prostu myślałem, że wtedy się przewrócę. Bo to normalnie były... ludzie też chodzą spać. Myślałem, że kurde, nie wrócą, będą grać jeszcze w StarCraft. Nie no, obstawiam, że TFL ja dalej będzie grał. Kurde, podpatrzyłem do taktyki, bym coś sobie pograł. Ale nie wiem, kurde, miałem tak dobrze wyregulowany zegar biologiczny. Jestem już godzinę po czasie snu. No nic, no trudno, no szkoda. Nie no, ja podtrzymuję się guaraną. W takich wypadkach, żeby nie ziewać na streamie. Nie, jak nie wstan... Czym się podtrzymujesz? Guaraną. Co to jest? Guarana to jest coś na jakieś naturalne. Nie wiem, moja dziewczyna, czy jakiś korzeń... Zrób jakieś cholera. Całe... Tabletki jakieś. To co pije Zajrowski, te całe te? Możliwe, Zajrowski, no bo to jest z Ameryki Południowej, guarana chyba. Wiesz co, ale to jest ważne, guarana amerykańska. Jak byłem w Stanach, kupiliśmy tą guaranę, jest lepsza od polskiej. Z tego względu, że w Stanach tam FDA, czyli ten ich, sprawdzają ich te leki, dokładnie nawet takie suplementy diety, a w Polsce nikt tego nie sprawdza, równie dobrze możesz witaminę C sobie kupować. No, jakbyś kupił Snickersy, też będą lepsze, podejrzewam. Snickersy czy są lepsze? Nie, ale cola jest lepsza. No właśnie, cola jest lepsza. Kupiłem, nie wiem, jak byłem w Kanadzie. Jak w Kanadzie kupowałem Snickersy, były lepsze. Nie, cola jest lepsza, bo oni tam mają cukier z trzciny cukrowej, a nie z, jak w Polsce, w Europie z buraków. Jest ta różnica. Bo to jest wszystko z buraków. No. Polaki, robaki. No a propos robaczków. A propos robaczków, mamy dwa robaczki i aktualnie jest tak zwany mirror matchup, czyli wszystko tak, jest tak. To samo. Nawet się pieniądze zgadzają. No prawie trochę tam więcej gazu. Mm-hmm. Ale tutaj... Mamy. No. Strasznie właśnie te słonie wyglądają na środku tutaj rozstawione. Jest, biegną zwierzątka. Boże, czy to coś zmieni w życiu? Nie. Bo TFL... Ale mamy... To, nie to samo. Wiesz co, mamy ciekawostki, bo tak, Dana ma... Evolution Chamber na początku i to będzie ważne, co on tutaj doda jako upgrade. TFL ma Baneling Ness i Baneling Ness jest schowane w mainie, tak. Więc może chcieć być agresywny. Może nie chcieć pokazać tego, co sam będzie miał, ale to i tak Dana, jeżeli będzie chciał, to zobaczy. Ktoś zeskautował, że jest Evolution Chamber i to jest jeszcze ciekawsze. TFL chyba da sobie plus jeden do obrony i Banelingi. I widzimy tutaj ciśnienie i będą niezłe jaja. Teraz tak, kiedy Lingi dochodzą? Dobra, tutaj za... A dam nawet ten wykres. Tak. Produkcja. No i zaraz będzie bardzo ciekawie zobaczyć. 10 lingów ze strony TFL-a plus 1 do obrony ze strony tej Dany. Tam Spine próbuje postawić lingi. Aktualnie ze sobą bezpośrednio walczą. TFL używa dronek, żeby przegonić. I będzie miał zaraz Bane lingi do obrony. Powinien spróbować gdzieś Bane dorzucić. Tak też jest.
Teraz tylko wybronić się, to wszystko 16 lingów w drodze dla Tefela. No i teraz dwa, żeby nie stracić zbyt dużo dron, na razie żadnej nie stracił. I to jest dla niego piękna rzecz. No będą się babrać, Tefel będzie się babrał w tak zwane Benewarsy. Ktoś no i kto... rusza teraz druga ofensywa, dobra, przepychają się, aha, kurde, Dota wyszła. Teraz tak, zaczynam drugą stronę tezy. Tylko problem jest taki, że Dana ma totalnie przechlapane, bo za chwilę będą Lingi i Bane, a on nie ma czym się tutaj bronić. Zobaczmy, wyglądają apelem, to jest jedyny wskaźnik, który rozumiem. Okej, okay, rozpoczyna się nerwówka i... ma jedną królówkę tu, jedną królówkę tu. Queen, dobrze, to jest zastawione i teraz będzie chciał zniszczyć jak najwięcej jednostek i może tego Spina, zanim ten skończy się robić. Plus jeden do obrony, za chwilę będzie gotowy, niedługo będzie gotowe, udane, ale nie wiem, czy nie będzie za późno. Dwa Bane'y prosto w wydobycie! I ile tego zginęło? 8. Shift I, Shift L. Shift R, najlepiej zobaczysz. Łącznie 11. No bo to przed chwilą. To najlepiej widać, jak się na Ctrl R się naciśnie, to wtedy najlepiej widać. No to jest ilość, natomiast jakościowo... Ale to ilość workerów jest najważniejsza w takim wypadku, bo ilość tam lingów to już żaden problem. Teraz patrz, Tefel będzie miał Roach'e, ma plus jeden do ataku i zobacz, że Roach Warren postawił po tym, jak zaczął już wynajdować plus jeden do ataku na tych Roach'ach, bo wcześniej nie ma sensu. No tak. No. Dobra, czy zobaczymy jakieś Roach'e, bo idą banele. No i teraz banele wybuchają, ale Dana ma te plus 1 do obrony, co jest dla niego bardzo ważne, to wtedy sprawdza, czy nie zabija mu wszystkich lingów pod ręką. No i przepychają się i ciężko mi zgodnie powiedzieć. Ja ci powiem tak, zobacz dochód, jest dokładnie w tym momencie taki sam, ale Tefel ma tak wcześniej ekspansję, będzie miał dzięki temu więcej larw, Tefel czuje się teraz do ataku i będzie chciał lingami i roachami wbić się do bazy przeciwnika, zanim ten będzie miał spire i odpowiednią ilość tutaj mutalisków. Tylko szukam tego, no spire jest nawet w planach, po czym to poznałem? Pod naciśnięciu D, wtedy widzę, że jest spire. Produkcja. Już się wybudowało. Już czeka w naturalu. Tak, to szukam tego Spyra. W naturalu jest, w naturalnej ekspansji dany. Aha, i... dobra, teraz Lingi atakują Bane'y, znowu próbują się wbić, znowu w eko będą chciały Bane Lingi się przedostać. Tym razem i ładnie! Ale uuu... 21 harvesterów zabitych, jedyna nadzieja przed chwilą... 23 łącznie. Tak, no będziemy mieli 1 do 0, nieważne co z tego wyniknie, to jest 1 do 0. Moim zdaniem, nie wiem co musiałby zrobić teraz Dana, żeby to wygrać. Mhm. Dobra, więc 5 inwestorów, tutaj jeden Fangal może zakończyć to. No lecą muciory, dobra. Mówiłeś inwestory. Ale są tak już spory gotowe. No to nie, to jest GG. No. Tak, to już nie, takiej straty się nie da odrobić po prostu. Nie da się tego odrobić i multi tak to... zmasakrowane. Zaraz... No tak, to jeszcze oczywiście... naładowany tym... jeden Fangal. Jeszcze tutaj trochę uratował, ale transfuzja. Spory też atakują, spory zdają dużo obrażeń. Tutaj Dana troszeczkę jeszcze próbuje coś zrobić, ale to... no nic nie wykombinuje. Masa lingów będzie chciała się wbić, tutaj jednak czekają lingi i roachy. Jakiś Fangal może się pojawi, no tego akurat nie ma, no ale to i tak nie zmienia faktu, że zbyt duże różnice w... no przygoda. Wchodzie. Tak, GG. Ja. 1 do 0. Okej. Okay. Okay.